Hejka, witamy Was. Pierwsze święto. Jak widzicie, jeszcze się nie pomalowałam, dopiero wstaliśmy. Jest godzina prawie 11. Ja się zapytałem, mi są prezenty. Tak, zobaczyłeś, że są prezenty, bo Mikołaj nam przywiózł do domku po Wigilii u babci, tak? I możecie się bawić. No. On poszedł tak krótki do babci. Mhm. U babci był Mikołaj duży. No i dziś taka taki nudny dzień, sprzątający jak u każdej mamy. Ja pokażę jak to mam. No to wam pokażę zaraz co dostaliśmy. Nie, połóż. No Tanek dostał taką marchewkę. To jest ta marchewka z reklamy. Ostatnio teraz jest często reklamowana. I powiem wam, że w reklamie wygląda naprawdę super. Fajna zabawka, która uczy. No w rzeczywistości może i jest fajna, aczkolwiek myślałam, że będzie w formie książki. A oni dali nam w formie kartek z pytaniami. No ogólnie są fajne pytania. Dobrze, no przeczytamy na przykład. Natan. Tutaj mama czyta. Co możesz znaleźć na statku pirackim? No i właśnie, na statku pirackim na pewno będzie flaga, ale Natan nie trafił w czarne. Teraz mama trafi w czarne. O. I mówi, że jest okej, ale jak nie trafimy w czarne, to... Nie widzi. Okej. Okay. I co jeszcze na statku pirackim może być? Jakąś broń jeszcze. No. Dobrze. Teraz patrzymy na drugą stronę. Określ położenie przedmiotu względem statku kosmicznego w kolorze czerwonym. Znajdujących się po prawej stronie. Tutaj, obok Natan, patrzymy na ten statek. I musisz pokazać, który statek jest po prawej stronie. Który jest pod jego prawej. No, dobra. No to klikaj. Nie trafiasz w czarny punkt. O. A tutaj jest tutaj się pytają, który statek jest po jego lewej stronie. Mhm. No musisz dobrze trafić w czarny. O, dobrze. Zabawka jest fajna. Ogólnie jest edukacyjna. Pytań jest dużo. Na przykład, jakie ubrania noszę w lecie? Odszukaj kosmitę w kolorze czerwonym. Na jaką literę kończy się podane słowo? Ogólnie jest bardzo dużo fajnych pytań. Walizeczka posiada 32 karty. Karty 1-6 to są pierwsze litery alfabetu. Karty 7-10 liczby. 11-12 chłopiec musi odgadnąć słowo odpowiadające każdemu z przedstawionych obrazków. Karta 13. Chłopiec wskazuje za pomocą marchewki ostatnią literę danego wyrazu. No i tak dalej, i tak dalej. No ogólnie zabawka jest fajna. I to wszystko jest w takiej walizeczce. Także myślę, że jak najbardziej spoko. Jedynie do czego byśmy się mogli przyczepić, to właśnie forma. Że nie jest to w książce, nie jest to jedna taka rzecz. I młodsze dzieci mogą ją troszeczkę rozwaleć. Pognieść troszkę, tak jak u nas Ninka. Ale na szczęście na razie jeszcze nam nie zepsuła. Co źle? Pokaż, jakie masz pytanie. Rozwiąż zagadkę. Jej gadulstwo mnie przeraża. Co usłyszy, to powtarza. I teraz kto to jest? Czy to jest skrzynia, czy to jest papuga? Papuga. Tylko musisz dobrze na czarne. Patrz, tym długopisikiem. To jest taki długopisik. Musisz na czarne. A, widzisz? Dobrze, to papuga tak gada. A teraz na to?
Nie, on skrzynia nie gada. Papuga tak. Skrzynia nie. Jak mówi o auto, znaczy, że źle. No zobaczcie, co ona zrobiła. Jakie piękne czekoladki. O jacie, o jacie. Batman i trolle. Co to jest tam? Niam, niam. Tak też można tu postawić. Tu. Helikopter tam może wylądować. Jest helikopter. No, gdzie jest helikopter? I tam samochód drugi. Jeszcze masz garaż dla samochodu, gdzieś się otwór. Kik, kik. Pożyczmy jednego chłopaka. Weź tu idzie chłopak i na zjeżdżalni. Ja też się panią. Będzie pan chłopak kiwi. A, tak jest kiwi. I na to po. Jak składasz? Kurwa. Kurwa nam. Szybciej, nie za późno. A nagrałaś ich.